Hej moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w pierwszym dniu wyzwania dla początkujących, wyzwanie dla raczkujących, także dzisiaj zaczynamy. Będę losować, tutaj mam kilka kartek, pamiętajcie, że jest to pięciodniowe wyzwanie i będę losować jeden dział, a następnie podam Wam najważniejsze słówka związane z tym działem i jedno pytanie, które możecie zadać. Będąc w tej sytuacji, zaraz zobaczycie, o co chodzi. No to co? Zaczynamy losowanie. Mam kilka kartek. Zobaczymy, co tutaj wylosujemy. Dobra. I sprawdzamy. Bar. Cubiertos. Cubiertos. Servilleta. Servilleta. Una copa de vino. Una copa de vino. Pan. Pan. Vaso. Vaso. ¿Nos trae un poquito de pan? ¿Nos trae un poquito de pan? Nos falta un tenedor. Nos falta un tenedor. Jeżeli czegoś Wam brakuje na stole, to możecie użyć czasownika faltar, brakować. Możemy powiedzieć me falta, brakuje mi, albo nos falta, brakuje nam. Pamiętajcie, że jeżeli brakuje Wam jednej rzeczy, czyli mamy rzeczownik w liczbie pojedynczej, używamy czasownika też w liczbie pojedynczej, falta. Jeżeli z kolei mamy rzeczownik w liczbie mnogiej, to również używamy czasownika w liczbie mnogiej, faltan. No dobrze, a teraz czas na ciekawostkę. W Andaluzji bardzo często zamawiając napój, dostajecie jedno tapas, które jest wliczone w cenę tego napoju. Tapas to malutka porcja jedzenia. Często ludzie myślą, że jest to przekąska i nie można tego jeść na obiad lub kolację. Oczywiście, że można. Czasami kelner może się Was zapytać: ¿Vais a tapear? Będziecie jeść tapas? Tradycja tapas wliczonego w cenę napoju wzięła się z Granady, gdyż jest to miasto uniwersyteckie. Dlatego mówi się, że najtańsze i najlepsze tapas w Andaluzji można zjeść właśnie w Granadzie. Więcej tego typu ciekawostek, zwrotów i wyrażeń znajdziecie oczywiście na mojej hiszpańskiej platformie. Pamiętajcie, że już wielkimi krokami zbliżają się zapisy na kurs hiszpański od zera oraz hiszpański A1. Ruszamy już za 6 dni.